Witam serdecznie moich kochanych widzów na moim kanale. Zaczynamy kolejnego vloga. Usiadłam sobie, żeby trochę, wiecie, jak w dżungli, nie no, świruję. Ale usiadłam sobie tutaj koło kwiatka, żeby może było troszeczkę coś innego, bo zawsze zaczynam tutaj, bo jest najlepsze światło, ale mniejsza z tym. Więc ja od rana miałam tak, no, intensywnie troszeczkę. Byłam zawieźć chłopców, później pojechałam umówić Stasia na co? Na konsultację taką. I później od razu pojechałam do mamy, pojechałyśmy na cmentarz, ponieważ chciałyśmy umyć pomnik. Dzisiaj jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka oraz urodziny mojego taty byłyby. No teraz świętuję je w niebie, więc byliśmy umyć pomnik, zapalić znicza, postawić kwiatuszki, żeby tam wszystko było ładnie ogarnięte. Później postaram się jeszcze chłopców zabrać i Dawida, no żeby również poszli na ten grób odwiedzić. Zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. Konsultacje mamy jutro na godzinę 14, więc chłopców odbiorę trochę wcześniej z przedszkola, wyszykuję, no i później pojedziemy, zobaczymy, co z tym Stasiulkiem naszym dalej, bo ta konsultacja jest odnośnie jego mowy, że no jednak ma tam jakieś problemy, więc chcemy zacząć działać z tym. Mogliśmy jeszcze trochę wcześniej, ale to wszystko tak, na przykład pani logopeda mówiła, że jeszcze trochę może się rozkręci. No nie rozkręcił się zbytnio, chociaż tak więcej mówi niż wcześniej. Ale no, chcemy zasięgnąć też porady kogoś innego, drugiej osoby z zewnątrz, żeby właśnie zobaczyła, co dalej. Jeszcze po cmentarzu Zuzia, bo Zuzia kierowała, podwiozła nas z mamą do Action. Kupiłam drugi spray, który mi się bardzo dobrze sprawdza. Mamie też go poleciłam. Zobaczymy, co mama będzie o nim sądziła, czy jej się też spodoba. On kosztuje 5,90, no 6 zł po prostu. I ma, tak jak mówiłam, 300 ml, jest naprawdę fajny, jak ktoś lubi słodki zapach. Jak na taki spray do wnętrz, naprawdę utrzymuje się długo moim zdaniem. Więc za taką cenę ekstra polecam. Jeżeli macie Action, to lećcie, kupcie, wypróbujcie, może Wam się spodoba. Jeszcze jest jeden jakiś zapach, ale ja zdecydowanie wolę słodkie. Co ja tutaj jeszcze kupiłam? Aha, kupiłam chłopcom takie kule do kąpieli. Tutaj widzę, że jest mango. O zapachu mango, więc będą się cieszyć. Zawsze kąpiel będzie troszeczkę, wiecie, przyjemniejsza. Chociaż wydaje mi się, że te kule jakoś za bardzo nie będą barwić. Zobaczymy. I takie kule, ich jest tutaj kilka, nawet nie wiem. 5 po 20 gram, takie małe kule. Chyba 4 zł, niecałe 3,95, więc cena też jest bardzo dobra. Ja już miałam te kule z Action i nic chłopcom nie było. Wiadomo, Stasiek nie może też za dużo tego używać raz na jakiś czas, ponieważ on ma troszeczkę suchą skórę, którą trzeba dobrze pielęgnować i nawilżać. Co tutaj jeszcze mieliśmy? Czy ja coś kupiłam? Kupiłam znowu ten taki ala pasztecik Zarze. Raz na jakiś czas może sobie go przekąsić. I gdzieś tutaj miałam jeszcze takie od mamy do prezentu, dostałam na Dzień Dziecka krówki. Też z Action są bardzo dobre, ale też mega słodkie, ale do kawusi rewelacja moim zdaniem. No nie mogę ich znaleźć, ja chciałam Wam pokazać. I moja mama ogólnie chłopcom dała kasę, żebym im coś kupiła, chyba kupię im sandałki. Zabawek mają sporo, wiem, żeby się pewnie ucieszyli, ale jednak coś do wykorzystania. I w Action były takie kroksy, to jest troszeczkę większy rozmiar, nie wiem jak chłopcy będą, bo to jest 26x27, ale może będzie ok, ze Spidermanem. I mama dokupiła jeszcze Ignasiowi. Ignasie są 28x29, nie wiem, bo Ignasie tak 28, zobaczymy. Ale mama mówi, że powinny tutaj, wiecie co, utrzymać tą stópkę i będą wygodne i sam raz do założenia. I tak jak mówiłam, Ignaś ma tutaj z psim patrolem, nie wiem ile one kosztowały, 12 zł? 11, wiecie, takie po podwórku, po prostu w sam raz na ciekanie, oni często wychodzą na podwórko, czasami bez butów, więc fajne kroksy. Jestem zadowolona, bo miałam im właśnie też kupić, żeby nie musieli zakładać za każdym razem tych Adidasów i ja sama chcę się skusić na takie kroksy, jakieś zwykłe, nieoryginalne, po prostu, żeby mieć na podwórko. O, zobaczcie, prezentują się one tak i są naprawdę dobre. Zjadłam aż 3. Ale wiecie, niedługo dni kobiece się zbliżają, więc ja na słodycze mam wtedy ochotę, tak na co dzień mało jem. Ale no, naprawdę, okej. I one chyba też kosztowały 3 coś, więc spoko cena, a ich jest tutaj sporo. No dzisiaj jest Dzień Dziecka, nie wiem czy coś uda mi się wykombinować dla chłopców, ale może w weekend im bardziej coś, wiecie, zorganizujemy, może jakieś kulki, nawet nie wiem czy to jest wszystko potwierane, raczej tak, ale bym musiała się dowiedzieć, może też zarezerwować, bo nie wiadomo czy jest tłok, czy właśnie ludzie nie korzystają z tego. I u nas chyba dzisiaj otwierają basen, taki aquapark ma, właśnie mały chyba, no nie wiem, ale naprawdę bardzo tam ładnie jest, więc
trzeba się spiąć, figurę zrobić i wtedy na basen można iść z dzieciakami poszaleć, jakaś taka mała zjeżdżalnia, jest chyba jacuzzi, chyba jakaś taka sauna, więc no, wydaje mi się, że naprawdę będzie ciekawie i w końcu coś w tym mieście będzie się działo, żebyśmy mogli gdzieś pójść fajnie z dzieci, spędzić czas i nie jechać nie wiadomo ile kilometrów, tylko mamy tutaj blisko, bo to jest na Mosirze, obok basenu takiego otwartego, który też u nas jest tutaj w mieście, a chłopcy jeszcze też na nim nie byli, więc może w te wakacje ich zabiorę, kto wie. Dobra, chillowy moment na kanapie, ponieważ chcę odpisać Wam na Wasze komentarze. Tak jak mówię, nie było mi od rana, wieczorem też nie odpisywałam, a trochę ich przybyło, więc zabieram się za odpisywanie i może za chwileczkę też kogoś tutaj pozdrowię. Dobra, siedzę trochę tak jakoś koślało, później kręgosłup będzie jak zygzak. Pozdrawiam Asię Mielczarek bardzo serdecznie. Asia napisała, że w piątek też robiła leczo, więc mam nadzieję, że Ci smaczne wyszło. Już tutaj wysyłam minkę z serduszkami. Sylwia Kyć napisała dużo zdrówka dla Gosi. Dziękuję, jesteście po prostu przekochani, że piszecie. Gosi też jest bardzo miło, bo właśnie jej pisałam, że piszecie komentarze i życzycie jej dużo zdrówka. Gosia już się czuje lepiej. I słuchajcie, tutaj Kamili Banaszak napisze, że będzie odpowiedź tutaj we vlogu, bo pytała się, czy dzieci są grzeszne w sklepie i nie uciekają. Powiem Wam, że to jest różnie. Naprawdę czasami jest taki dzień, że są wszędzie, wszędzie biegają, nie słuchają się, ale jest też tak, że czasami pójdą za tą rękę i jest w miarę okej, okay, ale powiem Wam, że no ja przeważnie jeździłam sama, na przykład z mamą do sklepu, albo Dawid jeździł sam i chłopcy nie są aż tak przyzwyczajeni do chodzenia po sklepach, więc no jest to bardzo, bardzo różnie. No ale czasami też dają tak popalić, że uff. Dajcie znać, jak Wasze dzieciaki, czy lubią chodzić do sklepach, czy lubią chodzić po sklepach, czy nie uciekają, czy ładnie z Wami chodzą, czy raczej wiecie, buszują po półkach i to chce mama, to. No, bo moi co nie zobaczą, to by chcieli bardzo kupić. Tutaj pozdrawiam, wydaje mi się, że właśnie Wickę z mojego miasta. Tutaj jest ogólnie login Jan Etyt, ale wydaje mi się, że to jest kobietka, tylko po prostu pisze z konta jakiegoś innego, więc no w chemiku skakanki wydaje mi się, że na 99,9% znajdziesz, bo ja też kupowałam tam gumy i wszystkie inne rzeczy, no tam dawno nie byłam. Aż chyba z ciekawości któregoś dnia wejdę i zobaczę, jak to wszystko wygląda. Pamiętam te piłki wiszące w tych siatkach, właśnie do koszykówki chodziłam kupować, do siatkówki, zwykłe takie miękkie dla dzieci, gniotki, no po prostu mnóstwo rzeczy, więc możesz zerknąć, czy właśnie tam jest. I może ostatni komentarz, żeby to też za długo nie trwało, od Sylwii Schubert. I tutaj napisała, że super vlog, że aktywna niedziela, uwielbia takie ciekawe vlogi, właśnie pełne wrażeń, że dzieje się coś przez cały dzień. Ja też takie lubię nagrywać. No nie zawsze tak się dzieje, czasami macie domowe jak teraz, tyle gadam. Napisałaś też, że mam piękny makijaż, zresztą jak zawsze, więc dziękuję bardzo, bardzo mi jest miło, w ogóle dużo dostaję komentarzy i motywujecie mnie do tego, żeby jeszcze ćwiczyć i właśnie robić, bardzo bym chciała może kiedyś się tym właśnie zająć, wiadomo, że to jakieś kursy, inne rzeczy, ale no to mnie naprawdę jara i lubię to robić, więc kochana Sylwio, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A tu małe prezenciki jeszcze na Dzień Dziecka. Zobaczcie, z Psiego Patrolu tak się świecą figurki. Rok jest dla Ignasia, Marszał jest dla Stasia. Więc taki dodatek, bo jak wiecie, oni dostali też chomiczka, zwierzątko. Jeszcze raz powtarzam, bo jak jest ktoś tutaj nowy, to był przemyślany oczywiście zakup zwierzaczka od dłuższego czasu. Bo wiem, że niektórzy właśnie powiedzą, że na prezent się nie daje, no ale wiadomo, że ja tutaj jestem osobą dorosłą, która się zajmuje zwierzaczkiem najwięcej. No więc jak chłopcy przyjdą, będą mieli. Powiem Wam szczerze, że oni znaleźli już to wcześniej w bagażniku, no ale przetrzymałam. Te figurki są w biedrze i jedna kosztuje 3 dychy, no to moim zdaniem mega dużo jak za taką figurkę, ale na drugą było minus 50, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy im. A ja jeszcze czekam z 15 minutek, no i jadę po chłopców, bo już jest po godzinie 13, no i włosy odstają 13:33, więc jeszcze chwilkę i lecimy po chłopców. Widzę, że się świeci. Zaraz otworzymy, tak? Teraz. No dobra. Patrzcie, widzą, co Wy tam macie? Jak się nazywa ten piesek? Rodzi, ale patrzcie. Wow, świeci na zielono. A ty kogo masz? Jak się nazywa? Marszał! Marszał! Powiedziałem. I też się tak świeci? I klapeczki już na nóżkach. Tiri, wygodne? No. No. Wygodne. No, pasuje.
Dobra, wróciłam do domu. Chciałam sobie dolać wody do ekspresu. Całe szczęście wystarczyło. Patrzę, a tu wody nie ma. Ja oczywiście nie wyczytałam, muszę zaraz zobaczyć, co tam się dzieje i ile tej wody nie będzie, bo bez wody no to ciężko funkcjonować. Dzień dobry moi kochani, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy czwartek, jest święto, więc każdy ma z nas wolne. Mam nadzieję, że fajnie spędzacie rodzinnie czas. My tutaj, o Ignaś ma. My zaczynamy dzień, Ignaś zaczyna kolorować. Dokończam po prostu taki rysunek z przedszkola. Wzięli, no i w domu sobie po prostu dokończą. Piękna tutaj pszczółka. Co tutaj mamy? Ślimaka jeszcze, biedronkę. Ulala, później pokażemy, tak? Jak pomalujesz? I Stasiek też tutaj zaczyna malować. Dobra, ja jestem już umalowana, jak możecie zobaczyć. Dzisiaj różowo-fioletowy makijaż. Mam taki top sportowy, bo dzisiaj u nas jest naprawdę bardzo ciepło, ale na razie są też dresy, więc na razie siedzimy w domu, zobaczymy co będzie dalej, no ale u nas pogoda dopisuje, dajcie jak tam u was. Już jesteśmy na mieście i stwierdziliśmy, że idziemy na lody, w ogóle to jest pustka, kilka ludzi, więc a z tamtej strony wychodzą, więc idziemy się przejść, gdzieś jakieś lody, gofry, zobaczymy. No. O, widzicie, tutaj jest nasz ratusz. Ostatnio tutaj chyba byliśmy na vlogmasy, tak mi się wydaje, na jakieś zdjęcia. I Stasiulek, no dzisiaj u nas jest cieplutko. Dobrze idę? Powiedz, jakie sobie lody wybrałeś? Rustaptobę, macie spróbować. No, z posypką, tak? A Stasiu ma banan z Nutellą. Kochani, mamy bilety. Dzisiaj stwierdziliśmy, idziemy tutaj do kina, do ratuszu na Kurdowie 2, więc to jest bardzo fajna bajka, jestem ciekawa. Wiem, że Małgorzata Rozenek razem z rodziną tam podkładają głosy, więc na pewno będzie bardzo fajnie. Aparat zostawiam w aucie, jeszcze mamy pół godzinki, więc ja muszę coś zjeść, bo będzie mi burczało w brzuchu, znając mnie. Że jesteśmy w domu, dopiero przyjechaliśmy. Zarka nas wita. Żeby mi nie ubrudziłaś spodni. Dzień dobry kochani, mamy już piątek. Zobaczcie jak wyglądam, jestem bez makijażu, no jest ciepło. W ogóle odkurzałam, więc jestem troszeczkę zmachana. Brwi w ogóle nie ułożone, mniejsza z tym. Chcę się z wami pożegnać, podziękować za oglądanie. Telewizor zaczął wyć strasznie, więc łapka w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Buziaki, pa!